A jak dzisiaj wyglądają Pani relacje z Jarkiem? No bo siłą rzeczy, chociażby przez dzieci, będziecie zawsze związani, prawda? Tak. Ja zawsze o nim mówię szwagier, on mówi do mnie siostra. Jest to miłe. Pomimo tego, że nie byli małżeństwem, nie oszukujmy się, żyli w wolnym związku, ale rzeczywiście dzieci są takim elementem, które nas na zawsze połączyły. Mhm. I rozumiem, że też Pani mu kibicuje, bo chciałaby Pani, bo szczęśliwy tata, no to szczęśliwe dzieci, prawda? Ale oczywiście. Jarek wie, że ma w nas oparcie. Jeżeli rzeczywiście zwiąże się na dobre z jakąś kobietą, będziemy mu kibicowali. Ma do tego prawo. Nie miał żony, ma prawo sobie ułożyć życie. Dzieci wyfruwają z gwiazda. Pierwsza jest Olivia. Szymon będzie za 2 lata, ponieważ ma dosyć poważne plany, mimo młodego wieku. Dlaczego Jarek miałby zostać sam? Ma prawo ułożyć sobie życie, zwłaszcza, że spełni się jako partner, teraz spełnia rolę swoją życiową, rolę ojca, bo robi to jednak doskonale. Nie oszukujmy się, nie jest łatwo samotnie wychować facetowi 3 dzieci. Ma owszem wsparcie babci, cioć, ale to nie jest to samo. Na Jarku jest wszystko, więc niech i on ma coś tego życia. Ludzie się często zastanawiają, taka piękna para, taki idealny związek, a jednak właśnie nie stanęli na ślubnym kobiercu. To była ich wspólna decyzja i dlaczego tak się stało? Tak, oni stwierdzili, że to, co ich najbardziej cementuje, to dzieci. A nie jednego męża miała i mówiła zawsze, siostra, ja wiem, z czym to się je, jak to smakuje. Ja uważam, że tym, co nas cementuje, są dzieci i to jest najważniejsze, to, co nam się w życiu spotkało. To trzeba pielęgnować, wokół tego chodzić i traktujmy się jak rodzina. Pani Agnieszko, za nami piękne zdjęcia Ani. Ma Pani jakieś swoje ulubione? Tak, dosyć dużo mam zdjęć ulubionych. Przede wszystkim, gdzie jest Ania z dzieciakami. Jest to coś, co przywołuje nasze wspomnienia i tęsknotę za nią, więc każde zdjęcie z dzieciakiem jest pozytywne dla nas. Przy okazji premiery tego dokumentu może się Pani trochę poczuć jak Ania, prawda? No bo bierze Pani udział w tej całej promocji, to jest ciężki kawałek chleba. Ania chyba tego nie lubiła, wolała tą pracę stricte na planie i bycie w domu, prawda? Zdecydowanie tak. Dla Anki liczył się świat, praca i dom. Cała otoczka była dla niej mega męcząca i zbędna. Mhm. Zanim powstał ten film, to trwały też prace nad filmem fabularnym. Myśli Pani, że kiedyś dojdzie taki film do skutku? Pani by się zgodziła? Znaczy, to nie chodzi o to, czy się zgodzimy, czy nie. Chodziło o to, żeby nie przedstawiać czyjejś wizji, chęci sprzedania jakiegoś produktu, czy wylansowania nowej aktorki. Nie, chcieliśmy, żeby jeżeli miałby powstać jakiś film, to żeby Ania zagrała główną rolę. W momencie, do kiedy zmarła, stało się to niemożliwe, ale dzięki temu, że Jarek miał przeogromne archiwum, w tym momencie udało się to zrobić akurat dokumentem, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Czy któreś z tych nagrań było takim nagraniem, że zobaczyła Pani po raz pierwszy? Zaskoczyła coś Pani, czy znała Pani wszystko? Nie, dosyć dużo filmików było nam nie dane obejrzeć, ponieważ zawsze tylko obawiało się z wyjazdów, przede wszystkim z wyjazdów Ani i Jarka i nie było czasu na oglądanie tych filmów. Po śmierci Ani ja przestałam w ogóle oglądać jakiekolwiek filmy. Nie mówię o filmach w telewizji, ale również tych w aparatach, kamerach czy telefonach. Sprawiało mi to ogromną przykrość i w którymś momencie po prostu się wyłączyłam i przestałam. Dlatego teraz oglądając niektóre momenty, zdziwiona jestem, że w ogóle takie były. A wraca Pani do Złotopolski, bo są teraz odcinki zrekonstruowane cyfrowo i te wszystkie się w internecie pojawiły na VOD. To znaczy, szał Złotopolski był w momencie, kiedy Anka zaczęła grać i rzeczywiście było to dla nas coś nowego. No, chciało się oglądać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało i pochwalić się przed rodziną, znajomymi. Potem nam to spowszedniało i potem każdy film rzeczywiście wypadało obejrzeć, aczkolwiek tylko żeby obejrzeć, nie wspominać, nie wracać do niego, tylko zobaczyć, czy jej się udało fajnie zagrać w tym filmie, czy nie. Wiem, że Złotopolscy wrócili na ekrany. Był to ukochany serial Anki, od której się wszystko zaczęło, no nie oszukujmy się, bo tak naprawdę osobą rozpoznawalną została właśnie dzięki Złotopolskim. I cóż mogę powiedzieć, to ona ten serial kochała, myśmy go po prostu lubili. A była rozczarowana, jak dobiegł niespodziewanie końca i tak się urwał bez zakończenia? To znaczy, na pewno było jej szkoda towarzystwa, z którym pracowała, ludzi, dzięki którym zaistniała, o których się bardzo dużo rzeczy nauczyła. I przede wszystkim tego jej było. Atmosfera na planie zawsze mówiła, tego, że no coś się kończy jednak w jej życiu, że mnóstwo ludzi odeszło z tego świata. No i potem też Ania, i też pewien etap został zakończony.